Szanowni Państwo, moje wystąpienie, co prawda, z papiestwem jest również związane, ponieważ o wiele bardziej temat jest rozległy. Co prawda papieże przewijali się jako pewien wątek historii zakonu świętego Łazarza, niemniej jednak zakon, myślę, ekumenizmu nie do końca zawsze z papieżami współpracował. Z racji, że dane historyczne na temat zakonu świętego Łazarza są znikome, z tego co wiem, moja praca jest pierwszą polską pracą naukową na temat zakonu świętego Łazarza. I jedynie mogłem się opierać na danych zagranicznych dzięki uprzejmości długoletniego członka zakonu, hrabiego de Evore, który osobiście znał niektórych wielkich mistrzów, których będę później wspominał, i sam jest historykiem, i o zakonie niestety w języku francuskim pisze. Zacznę od szerszego zakresu zarysu historycznego, że pewnie większość z Państwa pierwszy raz spotyka się z instytucją zakonu świętego Łazarza. W drugiej części wystąpienia omówię konstytucję zakonu z XX wieku, które mają potwierdzić tezę, że jest to ustrojowo autorytaryzm romański. Historia zakonu zaczyna się pod sam koniec XI wieku, bo w 1098 roku, czyli również pod koniec pierwszej krucjaty do Ziemi Świętej. Wtedy to pierwszy wielki mistrz zakonu bardziej znanego, Joan Mitów, założył również późniejszy zakon świętego Łazarza. Był nim błogosławiony kościoła katolickiego Gerard. On założył szpitalników. Wtedy nie było jeszcze rozgraniczenia. Rozgraniczenie przyszło później w wyniku tego, że niektórzy zakonnicy, rycerze zakonnicy świętego Jana, czyli inaczej rycerze maltańscy później, chorowali na trąd. Chorzy na trąd Maltańczycy przechodzili do zakonu świętego Łazarza. W zakonie świętego Łazarza byli jedynie trędowaci rycerze, którzy właśnie trądem przez pierwsze wieki działalności głównie się zajmowali. Najwcześniejszy dokument historyczny, który wspomina o Lazarytach, jest to anonimowy dziennik z podróży z trzeciej dekady XII wieku, który opisuje przytułek trędowatych, który znajduje się tuż za murami Jerozolimy, a dokładniej przy bramie świętego Szczepana. Również drugi wielki mistrz zakonu Joannitów, który, co ciekawe, był dopiero siódmym wielkim mistrzem Lazarytów, po tym jak zachorował na trąd, przeszedł do zakonu świętego Łazarza, tam objął wielki magistrat i zakon bardziej poprowadził w kierunku rycerstwa, aniżeli szpitalnictwa. Wraz z rozwojem zakonu, walka strony, no jak wspominałem, bardzo mocno była na sztandarach zakonników, ale nie było to dobrze widziane. W Królestwie Jerozolimy źle patrzono na trędowatych, co dopiero zmienił król Baldwin, IV trędowaty. Tutaj widzicie Państwo jego wyobrażenie z filmu Królestwo Niebieskie. Dzięki jego heroicznemu zachowaniu i wielkiej pobożności na trędowatych zaczęto inaczej patrzeć też na samych zakonników świętego Łazarza, którzy również z trądem się borykali.
Chwilę później, bo w 1227 papież Grzegorz IX w swojej bulli z roku 1227 zasugerował, żeby rycerze szpitalnicy poszli bardziej, jeszcze bardziej w stronę militarną. Tak też zrobili, bo czynnie brali udział w wojnie w obronie Jerozolimy. Między innymi w bitwie pod Gazą w 1244, w bitwie pod Menzurą w 1250 i w obronie Akki w 1291. Tak przeszły pierwsze trzy stulecia Lazarytów i dopiero w XV wieku, kiedy to trąd przestał być tak wielką epidemią i powszechną chorobą, bardzo śmiertelną, zatracony został główny cel działalności Lazarytów. Musieli znaleźć swoje nowe powołanie, w czym siłą pomógł im papież Innocenty VIII, który na mocy swojej bulli z 1489 włączył zakon świętego Łazarza w skład zakonu świętego Jana. Oczywiście bardzo nie spodobało się, a nawet zakonnicy świętego Łazarza z komandorii francuskiej otwarcie sprzeciwili się papieżowi i bulli nie uznali. W wyniku tego w roku 1517 Karol V, król Hiszpanii, poprosił papieża Leona X o unieważnienie części postanowień bulli Innocentego VIII. W wyniku czego papież Leon X przeniósł siedzibę zakonu z Francji do Włoch, do południowych Włoch, dokładnie do Kapuły. Znowuż się nie spodobało Lazarytom z Francji, których komandoria była największa, a siedzibę im odebrano. I spowodowało pierwszą schizmę w zakonie. Wtedy zakon podzielił się na dwie obediencje. Obediencję, którą można nazwać włoską i obediencję francuską. We włoskiej zakon przekształcił się w zakon świętego Łazarza i świętego Maurycego, połączone dwa zakony, zaś we Francji został przechwycony, można powiedzieć, przez króla Francji Henryka III, znanego w Polsce jako Walezego. On mocno zaczął ingerować w zakon, został jego protektorem, ale to dopiero jego następca, król Henryk IV Bourbon, połączył administrację i posiadłości zakonu z nowo utworzonym przez niego zakonem Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Podporządkując oczywiście władzę obu zakonów jednej osobie, wielkiemu mistrzowi, na zasadzie unii personalnej. W XVIII wieku związek połączonych zakonów świętego Łazarza i Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel uległ jeszcze większemu zacieśnieniu z rodziną królewską Francji, kiedy to regent Królestwa Francji Filip Karol Orleański w 1720 roku mianował swojego syna Ludwika Orleańskiego wielkim mistrzem. Więc w tamtym czasie ingerencja była olbrzymia, skoro monarcha mógł w zakonie swojego syna mianować najwyższym urzędnikiem, którego władza była w zasadzie absolutna. Zapoczątkowało to trend, według którego następni przedstawiciele królewskiego domu Francji mieli sprawować urząd wielkiego mistrza. I byli to kolejno Ludwik XVI, Ludwik XVIII, zaś Karol X
pełnił funkcję wielkiego protektora zakonu. W okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej Zgromadzenie Narodowe wydało serię aktów prawnych, które miało zakon zniszczyć. Król Henryk, przepraszam, Ludwik XVI, będąc bardzo osłabionym i zdominowanym przez rewolucjonistów, podpisał dwa dekrety królewskie z 30 lipca 1791 i 28 marca 1792, które miały zakon wywłaszczyć i wszystkie posiadłości miały przejść w ręce ludu, ulec wynarodowieniu. Ale ponieważ oba zakony były z powołania papieża, to decyzja króla o rozwiązaniu zakonu wcale nie była prawomocna i zakon wciąż funkcjonował. Król Ludwik XVIII wtedy udał się na wygnanie wraz z najbardziej lojalnymi zwolennikami zakonu świętego Łazarza i aż do swojej śmierci wraz z Karolem X później nosili insygnia zakonne w oficjalnych uroczystościach. Nawet tutaj na zdjęciu widać krzyż świętego Łazarza Orbe na przypięty. Rewolucja lipcowa z 1830 miała znowuż odwrócić los zakonu świętego Łazarza i musiała abdykację Karola X i jego syna Ludwika XIX, który królestwo wtedy objął Ludwik Filip Orleański. To pogrążyło zakon i w 1850 roku liczył zaledwie 20 członków. Tutaj zaczynamy XX wiek. Wtedy miało miejsce odrodzenie zakonu. Rządy wtedy sprawował nieformalnie patriarcha Jerozolimy i najwyższy zwierzchnik kościoła grekokatolickiego, drugi po papieżu, 13 apostoł, Cyryl VIII. On po namowie polskiego księdza Jana Tańskiego miał restytuować kapitułę zakonu w Europie z siedzibą w Paryżu. W 1914 roku był przez rząd osmański skazany na śmierć, przez to musiał uciekać do Egiptu i tam dwa lata później zmarł. W 1929 zakon zaczął się statutować, a w 1930 Rada Zakonów Hiszpanii zaproponowała przywrócenie administracyjnego połączenia z tradycyjnymi protektorami z domu Bourbonów. W grudniu 1935 Franciszek II Bourbon, książę Sewilli, generał porucznik w hiszpańskiej wojnie domowej, znany jako bohater Malagi. Za zgodą swojego kuzyna Alfonsa XIII został mianowany 44. wielkim mistrzem zakonu świętego Łazarza. Doprowadził do wydania dekretu przez generała Francisco Franco w 1946 roku, który łączył starożytne tradycje zakonu opierające się o walkę z trądem i oficjalnie, narodową walkę z trądem i chorobami skóry i chorobami wenerycznymi. Franciszek II zmarł w roku 1952. Zastąpił go Franciszek III, który został mianowany generałem zakonu, a 6 lat później jego wielkim mistrzem. Mianował księcia Brissaki na administratora z racji, że był wojskowym Franciszek III i nie mógł sprawować dobrze funkcji wielkiego mistrza. To doprowadziło do kolejnej schizmy. Zakon we Francji po raz kolejny zaczął się buntować.
nie chcieli Franciszka III i chcieli wybrać na swojego wielkiego mistrza księcia krwi Karola Filipa Orleańskiego. Znowu powstały dwie obediencje, Karol Filip w Paryżu i książę Franciszek w Madrycie. Dla wygody wprowadzono nazewnictwo posłuszeństwa paryskiego i maltańskiego. W 1975 roku Franciszek III uzyskał patronat królewski nad zakonem od Jana Karola I, króla Hiszpanii. Sporządzono deklarację zamiaru zjednoczenia obu obediencji, co doszło do skutku dopiero w 2008 roku. Mówię pokrótce trzy konstytucje zakonu, wybrane fragmenty. W konstytucji z 1941 roku punkt 17 brzmi: cała władza i autorytet zakonu spoczywa w rękach wielkiego mistrza, który może delegować część swoich funkcji wybranym przez siebie wyższym dostojnikom. Wszyscy dostojnicy i oficerowie i funkcjonariusze zakonu są mianowani przez wielkiego mistrza z jego łaski i mogą zostać zwolnieni ze swoich obowiązków lub ich nominacja zostać odwołana wyłącznie przez wielkiego mistrza. Godność wielkiego mistrza jest dożywotnia i nieodwołalna. Tu nam rysuje postać monarcha raczej autorytarnego, chyba że absolutnego, którego się nie da odwołać. On mianuje wszystkich urzędników i jego władza i autorytet jest niepodważalny. W konstytucji z 1948 słyszymy, że wielki mistrz został monarchą absolutnym zakonu, co jasno wynika z tych części konstytucji, które wydrukowaliśmy wielkimi literami. Brzmią one między innymi, tu się powtarza, że wybiera dostojników, jest dożywotni, tylko on może przyjmować członków, jest niepodważalnym autorytetem, jak również cały zarząd zakonu, wszyscy dostojnicy są jedynie z jego łaski i może ich w każdej chwili odwoływać. Jest też zapis, że chociaż system zarządzania zakonu jest monarchiczny, a wielcy mistrzowie posiadają pełną i absolutną władzę, wskazane jest, aby kapituła generalna zwoływana była zawsze, kiedy ten starożytny zwyczaj uzna się, że leży w interesie zakonu. W 1979 roku w konstytucji zawarto, że wszyscy członkowie Rady Najwyższej są mianowani przez wielkiego mistrza dożywotnio, ale pełnią funkcję z jego łaski. Każdy członek, który złoży rezygnację lub jest niezdolny, zostanie usunięty dekretem wielkiego mistrza. Na podstawie tych trzech konstytucji można zdecydowanie jasno powiedzieć, że była to władza autorytarna. Wszyscy wymienieni wcześniej wielcy mistrzowie z XX wieku byli de facto monarchami absolutnymi wewnątrz swojego eksterytorialnego zakonu, swojego quasi-państwa. We współczesnej Europie nie uświadczymy już żadnej innej formy ani takiego quasi-państwa, które zachowuje ustrój monarchiczny, ani też państwa właściwego. Wszystkie monarchie są jedynie obecnie w Europie pokazowe. Dlatego dla wszystkich żyjących w republikach monarchistów zachęcam do dołączenia do zakonu świętego Łazarza jako do takiego eksterytorialnego quasi państwa będącego autorytarną monarchią elekcyjną i ostoją dla monarchistów.